Także jo, dziś witajcie, ja jestem WDZ, to jest kolejny materiał na moim kanale. No i seria Powrót na Tron, czyli kariera Sanbarrio Genua. Także myślę, że to lecimy. No i na samym wstępie chcę tylko prosić o zostawienie łapeczki w górę, bo to jest bardzo motywujące, oraz subskrypcji na moim kanale, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. Wiem, że na razie może nie jest zbyt ciekawie, ale nagrywam niektóre materiały na zapas jednego dnia, w związku z czym no, mogę też być mocno zmęczony. No i to może się odbijać troszeczkę na ciekawości, że tak powiem, na ciekawości materiałów. Także cóż, lecimy. Na pewno jeżeli chodzi o naszą kondycję, to nie jest za dobrze, dlatego dobrze, że teraz mamy regenerację. No i cóż, jeżeli chodzi o plan tygodnia, prezentuje się on następująco. Kiedy gramy następny mecz? To jest pytanie. Mamy odpoczynek dopiero tam pod koniec grudnia, także przejdźmy sobie do kalendarza. Biuro, mamy 6 milionów budżetu na transfery. Troszeczkę słabo, ale mam nadzieję, że z czasem będzie on troszeczkę lepszy. Także przejdźmy sobie do sezonu, kalendarz i zobaczmy, kiedy gramy następny mecz. Gramy następny mecz dopiero 3 stycznia, a jest 20 któryś grudzień, także mamy sporo czasu na odpoczynek. Mamy dokładnie 20 grudzień, także przejdźmy sobie teraz do treningu. No i myślę, że powoli będziemy teraz skupiali się na zwycięstwach, bo no i ogólnie na wzmacnianiu ekipy, bo mam nadzieję, że z czasem nasza ekipa będzie naprawdę na wysokim poziomie. Więc idźmy sobie może teraz troszeczkę innym torem, że tak powiem, ponieważ będziemy częściej trenowali na razie. Morale nie są zbyt wysokie. Oj, oj, to niedobrze, to niedobrze. Dlatego teraz będziemy musieli sobie troszeczkę zmienić plan tygodnia. Bartosz Berczyński, już najważniejsze jest to, że ten zawodnik chce pozostać w naszym zespole. W związku z czym myślę, że po prostu będziemy tego zawodnika trenowali na lepszy poziom. Także odpoczynek, regeneracja, trening, trening, odpoczynek, regeneracja, odpoczynek, trening, trening, regeneracja, odpoczynek. I tutaj mamy 2 dni odpoczynku. Nie wiem, czy to będzie zbyt dobre, ale morale przynajmniej się troszeczkę podniosło, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo morale nie są zbyt wysokie, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że z czasem będą one coraz wyższe. No i ogólnie, że będzie nam lepiej szło. Milan na razie górą, no zdecydowanie Milan górą, ponieważ chyba zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, o ile się nie mylę. Chociaż nie, mogę się mylić, ponieważ Milan ostatnio nie grał najlepiej. Mamy już święta Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2020 roku. Także no super, super, na razie dobrze się to układa. I przejdźmy do kolejnego treningu. I kiedy rozpocznie się okienko transferowe, najprawdopodobniej spłynie do nas sporo ofert dotyczących różnych zawodników, którzy będą chcieli opuścić nasz klub. Jest ich kilku, a ja chciałbym przede wszystkim sprowadzić Mislawa Orsicia, który myślę, że byłby spoko zawodnikiem w późniejszych etapach na ławkę rezerwowych. Teraz oczywiście grałby jako podstawowy zawodnik, ponieważ Keita Baldy jest troszeczkę drogim graczem. Ogólnie Keita Baldy może się okazać dla nas po prostu za drogi niewystarczająco, po prostu, że nie wystarczy nam na niego środków finansowych, bo tak to też może być. A my zajmujemy na razie 14 miejsce w tabeli. O, dostajemy co miesięczny raport wywiadowczy, więc zdecydowanie sobie do niego przejdziemy. Także zobaczmy sobie, mamy tutaj dużo informacji w biurze. Darmstadt, klub Chelsea zainteresowany, Darmstadt miałby wypożyczenie z opcją wykupu. Nie, go nie chcę na razie posyłać na wypożyczenia. Teraz zobaczmy, 63. Ty wyglądasz ciekawie. Jak tam sobie wartość? 375 tysięcy. Więc no tak średnio bym powiedział. Na razie ich sobie zostawmy. Potem sobie pomyślimy, czy ich posprzedawać, czy nie. Czy jest ktoś z dużą wartością? To jest 130 tysięcy, 200 tysięcy. Tutaj 250 tysięcy, 90 tysięcy. Może będzie jakaś perełka, która ma niesamowity potencjał. No nie, tylko i wyłącznie jeden zawodnik. Letica. Został odwołany przez klub Brusz. Odnalazł się w sprawie niewystarczającej liczby minut na boisku, które dostaje u nas Carlo Letica. Okej. Koniec wypożyczenia. Carlo Letica zakończył wypożyczenie u nas i wrócił do klub Brusz. No okej. Rocha opuścił klub. Fischer udał się na wypożyczenie, a Lagomina opuścił klub. Dobra, więc myślę, że możemy przejść sobie do. Zobaczymy, czy uda nam się sprowadzić Mislawa Orsicia. To było bardzo fajne, gdyby nam się udało go sprowadzić. Także przejdźmy sobie do transferów. I oczywiście spróbujemy sprowadzić Mislawa Orsicia. Mam nadzieję, że to się uda, ale na pewno będzie bardzo ciężko.
Zobaczmy, gdzie jest Missile Force? Missile Force 76, cena ogólnie zaproponuje kupno. Super. Po prostu super. Za krótką ławkę na tej pozycji. No naprawdę. Zróbcie coś, żeby Missile Force mógł do nas przejść tutaj za 15 milionów. Zobaczmy. Nie chcą z nami negocjować, także super, po prostu super. Demiral. Ile? Kupno. Jaka informacja, na którą nie chcę go transferować z tradycyjnym rywalem. A tutaj, w innym klubie, rozumiem, można podnieść tylko gdy wróci do klubu macierzystego, aha. Także no, zapowiada się ciężki okres, a Luis Muriel, wiecie co, proponowaliście powrót Lucasa Torreira. Chyba, że Lucas Torreira jest troszeczkę za drogim zawodnikiem jak na nasz klub. I przede wszystkim on grał w Anglii, więc jego uposażenie będzie naprawdę bardzo duże. I będzie naprawdę ciężko go sprowadzić. Mohika może być fajnym zawodnikiem, ale aczkolwiek teraz go aż tak nie potrzebujemy. Teraz mamy tutaj prawych pomocników i może być paru ciekawych zawodników tutaj, jeżeli chodzi o to. Adam Unas, prawoskrzydłowy, Jelson Martins. Dodamy sobie go do listy życzeń i zobaczymy, jaka jego wartość. Jego wartość ile? 32,5 miliona, to nie, to nas nie stać na niego, a troszeczkę szkoda. Bo fajnie było go sprowadzić sobie do zespołu, aczkolwiek no może być ciężko z tym sprowadzeniem do zespołu. Także chyba będziemy lecieli na razie. Chociaż Bertrand Traore, gdyby mógł grać napastnika, to by było spoko. Także dodamy sobie go do listy życzeń, niech obserwują nam go. Emiliano Buendia. No to nie. Ale my potrzebujemy zawodników bardziej właśnie z Europy, głównie z takich krajów słowiańskich. Także może tutaj ktoś będzie, kto się przyda, jakiś zawodnik z kraju słowiańskiego. Diallo, Francuzi też mogą być. Abdou Diallo, odstępne 34 miliony, no to nie, troszeczkę za dużo. Malang Sarr, dodamy sobie go do listy życzeń, niech sobie go obserwują powoli. Oprócz tego z Parmy Jordan Osorio, także go dodamy sobie do listy życzeń. Badashil może być fajnym zawodnikiem, z tym, że mamy już Arminiego, który powoli będzie się rozwijał. No i oprócz tego mamy tutaj jeszcze Jubala Samuela Umtitiego, który podwyższył swoją ocenę ogólną względem tego, jak startował. Mateo Lovato, Saltasar i João Gomes. No niestety tutaj będziemy musieli lecieć tym, co mamy. Także przejdźmy sobie do składu, jak będzie wyglądało to spotkanie. Myślę, że bez zmian, standardowo bez zmian. Z tym, że na ławkę rezerwowych przyjdzie, myślę, że Przemek Frankowski, ponieważ to jest zawodnik, który może dać ten gaz potrzebny, który oczywiście się nam przyda. Werre, czy za Young to może wejść? Może wejść za Young, aczkolwiek Young to jest w lepszej dyspozycji. No i powoli Przemek Frankowski, myślę, że będzie tutaj zawodnikiem, który będzie dla nas bardzo ważny. Przede wszystkim przejdźmy sobie jeszcze do planu rozwoju tego zawodnika, że mógł grać na napastniku. To było bardzo fajne, gdyby mógł grać na napastniku. Przejdźmy sobie do tego oto zawodnika, gdzie jest Przemek Frankowski. Jest Przemek Frankowski. Także przejdź plan rozwoju. Damy mu chyba zrównoważony, ewentualnie jakiś inny. Zobaczymy sobie pozycję, czy na napastniku może grać. Wiem, że będzie mógł grać chyba na napastnik 110 tygodni, ale my potrzebujemy go jako napastnika, żeby mógł tam grać, chociaż wiecie coś, środkowy napastnik 121 tygodni, 110 tygodni zajmie mu trening na napastnika, więc dobra, na razie jako napastnik i damy mu sobie trening jako boczny pomocnik, także no podania mu się zdecydowanie przydadzą, żeby mógł sobie trenować. No bo ten zawodnik no nie jest najbardziej uzdolnionym technicznie w historii, także wiecie o co chodzi, więc przydałoby się, żeby ten zawodnik trenował. No i myślę, że z czasem on czy Darmstadt wejdą sobie w buty po Antonio Candrewie, ponieważ Antonio Candrewa będzie powoli odchodził na emeryturę. Nasze morale nie są najlepsze i dlatego trzeba je naszych zawodników zmotywować poprzez po prostu konferencję przedmeczową, w której to będziemy starali się nasz zespół jak najbardziej zmotywować. No jest oczywiście już motywacja na całkiem poziomie, także przejdźmy sobie do meczu, walniemy sobie szybką symulację, bo myślę, że tutaj na spokojnie powinniśmy odnieść 3 punkty. Czy tak będzie? Uwaga, tak jest, 2-0, na szczęście udało się wygrać. Nie zadebiutował niestety Przemek Frankowski,
Ale myślę, że z czasem ten zawodnik, oczywiście kiedy będzie miał tylko i kiedy będzie miał wyższą morale, będzie coraz częściej występował w naszej podstawowej jedenastce. Tym bardziej, że ten zawodnik może się nadal rozwijać. Manolo Gabellini, dziękuję nam za ponowne włączenie do składu. Cóż, jestem z ciebie dumny, że tak dobrze sobie radzisz. No i nie ma co ukrywać, że na razie wygląda to dosyć dobrze. Jak tu przejdziemy sobie do planu tygodnia, ustalimy sobie teraz, jak to ma wyglądać. Regeneracja, trening, regeneracja, odpoczynek, trening i następny mecz gramy z Cagliari, z którym to również myślę, że powinniśmy sobie raczej poradzić. Także tutaj od razu ustawmy sobie odpoczynek, trening, no i tak to może wyglądać teraz, no właśnie po tej przerwie świątecznej czeka nas teraz troszeczkę pracy, ale myślę, że spokojnie tutaj powoli będziemy dążyli do tego, aby ta praca przyniosła jak najlepsze owoce, które w postaci zwycięstw i przede wszystkim 3 punktów. Także przejdźmy sobie tutaj, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dribbling w strefie, zmienić piłkarzy. Jakich mamy tutaj piłkarzy? Czy Antonio Candreva jest tutaj? Czekajcie, zobaczymy sobie tylko Nemanja Mitrović, Armini. Tutaj jest Ferreri, Yoshida. O, tutaj możemy sobie zmienić. Tutaj zmień piłkarzy. Także przejdźmy sobie tutaj do ławki, na ławce. Gdzie on jest? Gdzie mogę go znaleźć? O, usuń i dodamy sobie tutaj Przemka Frankowskiego, żeby mógł sobie trenować. Przeniesienie piłkarza spowoduje zastąpienie go zawodnikiem, trzeba by zrobić. Tak, myślę, że tutaj Przemek Frankowski będzie trenował. Ok. Także tak to może wyglądać. Przemek Frankowski jest tutaj. Dobra, niech to tak wygląda. Chociaż ja nie chcę tutaj tego. Nie chcę tutaj Askaldisena, więc. Nie, chcę tutaj po prostu zmienić piłkarzy. Nie chcę tego tutaj Askaldisena, ponieważ myślę, że on tutaj nam się nie przyda przede wszystkim. No, chodzi o to, że on ma za niską ocenę ogólną, w związku z czym no, wiecie o co chodzi. Ferre, czy może go tutaj trenować? Dobra, tutaj będzie Ferre. No i tak to może wyglądać. Dobra, ok. Zapisywane zmiany są. Ale nie, nadal jest tutaj Askildsen. No dobra, niech to. Nie, nie mówcie, że teraz wszedłem. Ojejku. No dobra, niech będzie, to sobie rozgramy w takim bądź razie ćwiczenie. Także mamy cyk, uderzenie, nie ma bramki. Zobaczymy sobie teraz jak to, dośrodkowanie, przyjęcie i mamy gola. Świetnie, teraz ponownie Young to na skrzydle, dośrodkowanie teraz w pole karne, mięciutka piłeczka powinna tam pójść, ale tak się nie stało. Troszeczkę szkoda. Okej. Zobaczmy sobie, więc bez sprintu tutaj trzeba robić. Ale uderz to, musimy zdobyć gole, żeby zdobyć więcej punktów. Tak jest, jeszcze mamy 7 sekund. Jak to, ale ty masz podanie niesamowite po prostu, to jest coś niesamowitego. Także, ale teraz ładnie poszła piłka odbiegająca, nie ma bramki jeszcze. Także, no cóż, zobaczymy sobie wyniki. No i to poszło całkiem nieźle. Dobra, symuluj całość, także dalej. I to może wyglądać w następujący sposób. Tak to można być. 30 sekund na ćwiczenie. Więc może być. No i mecz z Cagliari. Przede wszystkim przydałoby się nam tutaj, żeby była kolejna konferencja przedmeczowa, żeby zmotywować naszych zawodników, żeby podnieść ich morale. I przede wszystkim skupienie również. Znaczy, wiem, że skupienie się nie podnosi poprzez symulację konferencji przedmeczowej, ale wiecie o co chodzi, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Dałem skrót, oferta wycofana, no i bardzo dobrze, ponieważ tego zawodnika nie chcę pozbywać się na pożyczenie. Szybka symulacja i walniemy sobie szybką symulację, standardowo 2-1, więc jesteśmy na fali jak na razie, na fali wznoszącej, chociaż João Pedro mógł zremisować, właściwie to mogło się w ogóle inaczej potoczyć, bo gdyby João Pedro trafił z rzutu karnego, to mogłoby być naprawdę nieciekawie. Czekajcie, standardowo zobaczę sobie, ile ten odcinek już trwa. No troszeczkę trwa, więc jeszcze troszeczkę niech pobędzie. No i niech tak to na razie wygląda. Także zobaczmy sobie kolejne ćwiczenie. Na razie nie wykonujemy zbyt dużo celów, w związku z czym nasza ocena troszeczkę spada. Keita Balde, 9 bramek na 6 pozycji, jeżeli chodzi o najlepszych strzelców. Ale ten zawodnik jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ no, oferuje to, co inni oferują, czyli ten gaz przede wszystkim.
to, co bardzo szanują zawodników. Oluju. Oj, 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 nie ustawiłem chyba teraz plan tygodnia, więc przejdźmy sobie do plan tygodnia. Ustalmy sobie troszeczkę to inaczej. Teraz mamy trening, dodamy sobie dobra, dwa treningi i odpoczynek przed meczem z Hellasem Verona. Bo nasze morale już wyglądają coraz lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas, że będzie to wyglądało w miarę dobrze. Dobra, teraz mamy dwa treningi przed nami. I mam nadzieję, że uda się jak najlepiej po prostu odpocząć przed kolejnym spotkaniem. Standardowo szybka symulacja tych treningów. No i spada nam troszeczkę przez to kondycja i morale też nie są najwyższe, ale no, mam nadzieję, że te morale będą się podnosiły z czasem. No i zobaczmy mecz z Hellasem Verona, jak to wygląda. Niestety nie mamy konferencji przedmeczowej, ale jeżeli chodzi o nasz skład, to myślę, że standardowo bez zmian Tonelli jest bardzo fajny, Kolej również, Bereszyński tylko plus 1, a jeżeli przeniesiemy go sobie tutaj, też będzie plus 1, plus 3, więc dobra, na razie niech tak to wygląda. Darmstadt, no okej, niech tak to wygląda na razie. Frankowski, jak tam u Ciebie to wszystko wygląda? Zadowolony, 45 punktów skupienia, więc nie najgorzej. Myślę, że tak to może wyglądać. Fabio Quagliarella, mu już ocena ogólna spada, ale ma podniesioną tą ocenę ogólną poprzez po prostu te plusy, które wynikają ze skupienia, które w tym roku jest bardzo fajne. 1 do 0 Fabio Quagliarella. Idzie, to mu ocena ogólna spada, ale chłop się nie zatrzymuje. Strzela już swojego 9. gola w tym sezonie. W wieku 36 lat, tak mi się wydaje. 36 lat na karku, a on nadal robi takie rzeczy. Jest naprawdę bardzo fajne, że ten zawodnik potrafi mimo wieku starać się i być jak największym wzmocnieniem dla naszego zespołu. I to jest taki wielki pan kapitan, po prostu pan kapitan. Nadal masz miejsce w składzie, to oczywiście. I owszem, pracujemy nad tym. Więc chcą jakichś wzmocnień. Tylko, że my nie mamy pieniędzy na wzmocnienia. No właśnie, chyba że sprzedamy Gabbiadiniego i tutaj sprowadzimy w jego miejsce innego zawodnika. Tylko, czy to ma sens? Czy Gabbiadini może od nas odejść? No właśnie. Czy mamy już oferty, oferta wypożyczenia, Darmstadt, oferta transferu, a ile by było za Gabbiadiniego? 8 milionów 700 tysięcy. Chętnie bym to zrobił, gdybyśmy mogli sprowadzić w jego miejsce Mislawa Orsicia, ale niestety nie możemy sprowadzić Mislawa Orsicia, bo oczywiście jego klub ma za krótką ławkę na tą pozycję. Trening, regeneracja, trening i tutaj będzie odpoczynek, także tak to może wyglądać. No i cóż, tak, lecimy dalej, po prostu się nie zatrzymujemy, lecimy dalej. Na razie jesteśmy na 12 pozycji, 27 punktów na naszym koncie. W związku z czym jesteśmy na właśnie, tak jak powiedziałem, 12 pozycji. Mecz z Sassuolo, nieszczęsnym Sassuolo, które wyeliminowało nasz klub z turnieju, z Pucharu Włoch, w którym to mogliśmy odnieść owszem zwycięstwo, aczkolwiek wtedy jeszcze byłem takim żółtodziobem. I no po prostu nie potrafiłem, jak ambicje klubu, analizuję różne możliwości. No, widzicie to? Od razu lepiej, od razu to wygląda lepiej. My gramy mecz na wyjeździe, oczywiście bez konferencji przedmeczowej, a szkoda, bo by się przydało, żeby ta konferencja przedmeczowa była. No i cóż, lecimy sobie dalej. No i szybka symulacja, standardowo nie będziemy tutaj się bawili w takie. O i proszę, jesteśmy na fali wznoszącej, tak jak mówiłem. Werres wszedł za Adriana Silva. Ponownie dominujemy, przede wszystkim dominujemy. Zobaczcie, 57% posiadania piłki, to jest naprawdę wysokie posiadanie piłki, jak na nasz klub. I to mnie bardzo cieszy. 9 punktów w ostatnich trzech spotkaniach. No i to jest taka, wiecie, tak od razu do góry wszystko idzie, te morale są w górze, na szczęście mnie to bardzo cieszy. Dzięki, że mogę występować. Ty, ja ci dam dzięki, to tutaj powinieneś per pan mówić do mnie, a nie przeszliśmy tuneli, nie przeszliśmy sobie na ty. Więc no, na razie zajmujemy które miejsce w tabeli? 9, ale to tylko dlatego, że niektóre kluby nie rozegrały się swoich spotkań. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do Napoli brakuje nam sporo. Torino na dosyć do wysokim miejscu. Fabio Quagliarella jako wicekról strzelców, 10 goli na swoim koncie.
No i Dushan Tadic wygląda naprawdę bardzo spoko, ponieważ jego ocena ogólna, nie wiem ile wynosi, najprawdopodobniej około 83, ale no myślę, że ten zawodnik może być naprawdę bardzo fajny. Trening, odpoczynek, regeneracja, odpoczynek, trening, to nie, zróbmy sobie tutaj trening, tutaj regeneracja. Trening, no i dobra, tak to może wyglądać. Tak to może wyglądać, także przede wszystkim morale są na bardzo wysokim poziomie, co mnie bardzo cieszy. Nasi zawodnicy, mam nadzieję, że nie będą już nam narzekali. Wiem, że nie zmieniam za bardzo składu, ale za bardzo nie mam jak zmieniać składu, ponieważ no, nasi zawodnicy. Mamy pierwszą jedenastkę, a dalej potem długo, długo nic. No i dopiero ci zawodnicy z ławki rezerwowych. Co ciekawe, nie zadebiutował jeszcze Przemek Frankowski, ale mówi się trudno. Tonelli, tak jak zadowolony z tego, że może grać, co jest w kwestii wyboru kapitana, najprawdopodobniej chodzi o to, że będą chcieli nam zaoferować Fabio Quagliarella jako kapitana, także zobaczymy, na pewno Fabio Quagliarella będzie kapitanem w tym meczu. Chociaż Gaston Ramirez w tej roli nie prezentuje się też jakoś najgorzej. Czeka nas teraz mecz z Napoli i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Plus 5, plus 4, plus 5. Bartosz Bereszyński najgorzej chyba u niego to wygląda. Przemek Frankowski, czy cię wreszcie wpuścimy? Tak się zastanawiam. Monolog Abedini, no nie wygląda to aż tak dobrze. Rawagalia, tak jest, Rawagalia. I Audero to jest najwyższa ocena ogólna, czyli 80. Skoro bramka jest na najwyższym overallu, jeżeli chodzi o nasz zespół, no to wiecie, że coś dzieje, że coś jest niedobrze, bo powinno być, żeby to był zawodnik z pola był jednak mimo wszystko tym najlepszym. Ale mówi się trudno, tak przejdźmy sobie Salta Sar z obiektem zainteresowania, ale mówi się trudno, ponieważ no nas nie stać po prostu na tego zawodnika, to jest około 20 milionów. No i po prostu ciężko będzie go sprowadzić z budżetem na transfery, który wynosi około, ja wiem, ile nasz budżet wynosi? 6 milionów chyba, tak mi się wydaje. I wprowadzenie takiego zawodnika jak Salta Sar graniczy z cudem, chyba że jego klub naprawdę będzie chciał go się pozbyć, ale wątpię. Zobaczmy sobie, budżet 8 milionów, więc 8 milionów, także nie jest najgorzej. My mamy wreszcie przeskautowanych tych zawodników. No mamy końcowy raport skautowski, dobrze, zobaczmy jak to wygląda. O, i to może być nasz nowy środkowy obrońca. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj jak to wygląda. Traore 77, no chociaż skrzydłowych mamy, go chyba nie będziemy tym zawodnikiem zainteresowani. Amalang Sar 75 oceny ogólnej. I myślę, że tego zawodnika, dalej jest życzenie, zobacz w transferach. Spróbujemy sobie sprowadzić tego zawodnika, zaproponuj kupno. Aha, niedawno go kupili. Także naszym nowym zawodnikiem najprawdopodobniej będzie. O sorry, zobaczcie tutaj 4 lata różnicy. Amalang Sar wygląda bardzo ciekawie. 6,5 miliona wartości, także zaproponujemy sobie kupno. Aha. To Bertrand Traore, 25 lat, chociaż nie wiem czego Bertrand Traore, bo on ma wartość dosyć sporą. Tego Malanga Sara chciałbym wprowadzić, ale no trudno, najwyżej będziemy zaraz zbierali pieniążki na innych zawodników i po prostu kiedy będziemy mieli taki duży budżet transferowy, to wtedy dopiero ruszymy po Malang Sara, a teraz jest, po prostu skupmy się na nadchodzącym spotkaniu, zobaczymy sobie symulacja. Najprawdopodobniej przegramy to spotkanie. Wygraliśmy! O proszę bardzo, Keita Balde i mieliśmy naprawdę 50% posiadania piłki, aż tak nie dominowaliśmy, ale to wygląda już naprawdę bardzo dobrze. Ci zawodnicy na razie prezentują się niesamowicie. No i cóż, Milinkowicz przychodzi z Lazio do Barcelony, a więc no, transfer taki bym powiedział, że całkiem realistyczny może być. Chciałbym jeszcze koniecznie kogoś sprowadzić, tylko pytanie kogo. Malang Sar, no kurde, kusi, ale no czemu nie możemy go kupić, kurde. Czy Mislava Orcicia możemy kupić? Nie możemy kupić, a szkoda. No by się przydał by taki zawodnik. Ale mówi się trudno, no, trzeba czasami odpuścić, co nie. Także przejdźmy sobie do kalendarza.
Przesumujmy sobie. Sumuję do dnia. Tak jest, sumujmy sobie do dnia. Przesumulowane, no i cóż. Na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce. Standardowo, oczywiście. Strzałeczka.